Pryzmat to jest salon optyczny, ale też galeria sztuki, a jeśli galeria sztuki, no to też aukcje. Już za chwilę dzisiaj taka właśnie przedświąteczna aukcja. Co będzie można dzisiaj nabyć? Prace Kariny Rzędkowskiej i Waldemara Węgrzyna, czyli artystów, z którymi współpracujemy na co dzień. Ich prace można zobaczyć regularnie u nas w salonie. Prace dość różne, bo z jednej strony jest malarstwo, z drugiej strony grafika komputerowa, taka już na wskroś nowoczesna sztuka. Tak, mamy dlatego nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i że będzie się cieszyła ta aukcja dużym zainteresowaniem. Prace prezentujemy pierwsze trzy na sztalugach przed salonem, przed galerią sztuki. Pozostałych 13 znajduje się wewnątrz. Możecie Państwo zapoznać się z nimi i oczywiście wybrać. Nawet jeżeli któraś z prac szczególnie Wam się spodoba, wtedy zmienimy kolejność licytacji, jeżeli zechcecie zalicytować. Przypomnę, co najmniej 50 zł w górę, albo wielokrotność tej kwoty, to macie szansę, aby już opuszczać dziś wieczorem to miejsce, ten salon optyczny i galerię sztuki z obrazem Kariny Rzędkowskiej. Patrząc na Pani grafiki, można powiedzieć, że dominującym tematem jest portret. Przy czym no nie jest to taki portret typowy, do jakiego może wiele osób się przyzwyczaiło. Są to takie dość odrealnione jednak postacie ludzkie. Tak, to prawda. Znaczy to wygląda bardzo graficznie, ale tak naprawdę bardziej trzeba by to nazwać malarstwem, chyba jednak na jedwabiu. Efekt grafiki powstaje przy użyciu wosku, który daje właśnie taki przy farbowaniu efekt graficzny. Rzeczywiście są to portrety z wyobraźni, ale przy dużych formatach muszę dosyć uważnie patrzeć w lustro i wymiarować, bo ważne są proporcje, zachowanie, bo znaczy gdzieś to jest balansowanie między realnością i wyobraźnią. Czasami prowadzi mnie obraz i ten efekt, który na nim powstaje, czasami ja go naginam do swojej koncepcji. Także no nie do końca, znaczy trochę są realistyczne miejscami, trochę nierealistyczne. Znaczy, no, widać wyraźnie pewne rysy twarzy, takie charakterystyczne, natomiast no, ta cała mozaika, tak to może nazwijmy, ten deseń jest, no, nadaje takiego specyficznego charakteru. Tak, to prawda. No, próbuję podejść do tego tematu z różnych perspektyw, ale zawsze kluczowy jest pierwszy efekt po wyprasowaniu wosku. I długo oglądam, co powstało i dopiero właściwie wtedy decyduję, w którą stronę pójść. Waldemar Węgrzyn, od jakiegoś czasu w Pani zainteresowaniu? Od niedawna, ale prace się podobają. No, powiem tak, praca ciekawa, to mówi Pani Teresa i nie ma już jednej z trzech prac, drodzy Państwo, trzeba się pospieszyć, zostały już tylko dwie. Ale przed chwilą powiedziała mi Pani też ważną rzecz na temat twórczości Pani Kariny Rzędkowskiej. Pięknych 16 prac, ale Pani miała szczególne podejście do... No właśnie, proszę powiedzieć, o którą pracę chodzi? Bez numeru. Bez numeru i myślę, że jeżeli za chwilę będziemy rozmawiać z Panią Kariną, to kto wie, czy ta praca nie trafi do Pani. A może, ale czy jest tak, że Pani po rozmowach z artystką by jakąś pracę w Batiku zamówić? Można zaryzykować stwierdzenie, że te prace są takie częściowo losowe, bo Pani mówi, że Pani robi ten pierwszy etap i potem się dopiero Pani zastanawia, co to przypomina i w którą stronę rozwinąć to dzieło. I tak i nie, bo z biegiem lat jestem w dużej mierze teraz w stanie przewidzieć efekt i na przykład jak nakładam wosk pędzlem, to ja już w wyobraźni wiem, jak on mi potem zagra. No to jest takie malowanie tym woskiem na początku, no to jest trudna sztuka, bo tego tak nie widać do końca, jak to się układa i faktycznie jest momentami takie dzieło przypadku troszeczkę, co wydaje mi się trochę widać, że one są takie niepowtarzalne te obrazy. Tak, to jest cały czas taka gra między tym, co się wydarzyło, zresztą to mi się w tym podoba cały czas, że chyba najbardziej lubię
końcowe wyprasowywanie, czy pierwsze wyprasowywanie czasami wielokrotnie kładzionego wosku i wpuszczanych farb. I mniej więcej wydaje mi się, że już wiem, jaki on będzie, ale na szczęście nie do końca, bo najfajniejsze jest wyprasowanie wosku, usunięcie, a potem zaczyna się jeszcze cały proces malowania. Ale chyba najfajniejszy jest ten moment oczekiwania, czy mnie zaskoczy. Jest nasza pierwsza aukcja. Mamy nadzieję, że nie ostatnia. Przed świętami właściciele zdecydowali się pomóc Regionalnej Fundacji Osób Niewidomych. Ośrodek, który działa w ramach tej fundacji od września w Ziemięcicach, bardzo potrzebuje placu zabaw i stąd też ten pomysł. Środki, które wylicytujemy dzisiaj, w połowie przeznaczymy na dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieciaków niepełnosprawnych w Ziemięcicach. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Ziemięcicach to placówka, która zajmuje się edukacją i rehabilitacją dzieci niewidomych, niedowidzących z dodatkowym sprzężeniem, czyli z dodatkowymi niepełnosprawnościami. W ramach ośrodka edukuje się około 20 dzieci, z czego czwórka dzieci jest na nauczaniu indywidualnym, plus dodatkowo 60 dzieci, które są edukowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci te są niewidome, niedowidzące, z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Są to dzieci, które nie chodzą, są to dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, dość sporo, jak gdyby ten wachlarz zaburzeń, że tak powiem, jest bardzo, bardzo rozległy. I oprócz prowadzenia tych zajęć, terapii, jest też internat. Tak, paru dzieci. Tak, dokładnie. Oprócz zajęć, które prowadzimy w ramach szkoły, bo w ramach ośrodka działa przedszkole specjalne, działa szkoła specjalna, mamy klasę pierwszą, drugą, trzecią, działa również specjalne gimnazjum, plus dodatkowo mamy internat. Internat jest czynny 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ośrodka. W zasadzie wszystko dzieci tutaj mają zapewnione, poza tym, że nie ma placu zabaw. W tej chwili to jest taka jakaś bolączka. Bolączka, dokładnie tak. Dzieciaki mają wszystko, mają świetny zespół, jeżeli chodzi o kadrę, o nauczycieli, mają świetny zespół, świetną opiekę, świetną rehabilitację zapewnioną, ale naszą bolączką jest właśnie brak specjalistycznego placu zabaw dla dzieciaków niepełnosprawnych. Dlaczego specjalistyczny? Dlatego, ponieważ, no tak jak powiedziałam wcześniej, mamy grono dzieci, które nie chodzi, tak? Potrzebne są tutaj specjalne huśtawki, gdzie to dziecko będzie mogło sobie podjechać samo, czy też na tym wózku, gdzie będzie mógł opiekun to dziecko jak gdyby wsunąć, wwieźć na tą huśtawkę. To jest bardzo istotne, to jest też bardzo ważne z punktu widzenia jak gdyby samego rozwoju dziecka pod kątem jako tako zabawy, tak? Jak również pod kątem rehabilitacyjnym, ten nasz specjalistyczny plac zabaw. Także zbieramy pieniążki już od jakiegoś czasu, zbieramy te pieniążki w ramach platformy internetowej Polak Potrafi. Wystarczy w wyszukiwarce wklikać hasło zabawa bez barier i to wtedy z pewnością Państwo nas odnajdą. Jaki to jest koszt mniej więcej? No koszt jest dość pokaźny, że tak powiem, dość spory, ponieważ takie minimum, które założyliśmy, to około 28 tysięcy. To jest huśtawka specjalistyczna, to jest huśtawka typu bocianie gniazdo, to jest karuzela dla dzieciaków, gdzie oni w czwórkę nie będą mogli korzystać z tego typu sprzętu. Plus naprawdę minimum, jeżeli chodzi o powierzchnię pod plac zabaw, bo to też jest istotne, żeby dziecko mogło na tym wózku po prostu podjechać, tak? Bardzo była szczęśliwa, gdyby się udało przekazać część dochodu na ten ośrodek, bo zawsze warto pomagać, zwłaszcza dzieciom.